W poprzednim odcinku opowiadałem o geometrii wielowymiarowej i ogólnie i o geometrii brył takich jak sześcian, czy ogólnie nie sześcianu. Obecnie pomówimy o sferze, o powierzchni kuli w dowolnych wymiarach. No, sfera jako powierzchnia kuli jest bardzo interesująca dla matematyka w każdym wymiarze, nawet w wymiarze 2 czy w wymiarze 3. No, wiemy, że powierzchnia naszej Ziemi jest sferą, no nie do końca, w lepszym przybliżeniu elipsoidą, a naprawdę to Ziemia ma kształt geoidy, ale patrząc na globus widzimy, że Ziemia jest sferą. Sfera ma interesujące własności geometryczne. Hugo Steinhaus mawiał, że przez to, że Ziemia ma kształt kuli, matematycy mają coś do roboty. Zwróćmy uwagę, że na Ziemi są współrzędne geograficzne, ale dwa punkty na Ziemi nie mają jednoznacznie określonych współrzędnych geograficznych. To są bieguny. Dlatego jest różnica na przykład między loksodromą i ortodromą. Ortodroma jest to najkrótsza droga na kuli, to jest łuk koła wielkiego, czyli łuk koła o największym promieniu, jaki się mieści na sferze. Natomiast loksodroma jest to krzywa przecinająca południki pod stałym kątem. Żeglować jest łatwiej po loksodromie, no ale najkrótsza droga to jest ortodroma. Obecnie przy komputerowym systemie nawigacji, GPS, te problemy straciły trochę na znaczeniu, ale w żeglarstwie aż do połowy XX wieku były bardzo istotne. Sfera ma wiele innych interesujących własności. Omówimy je po kolei. No tu powiem przewrotnie, że okrągłości podobają się wszystkim. Matematycy bardzo lubią sferę. Sfera ma bardzo, bardzo interesującą geometrię, nie do końca poznaną. Sfera dla ustalenia uwagi to jest powierzchnia kuli. Odróżniamy sferę od kuli, tak jak okrąg od koła. Ogranicza pewien obszar, wnętrze kuli, oglądana z każdej strony jest kołem, ma doskonałą symetrię, dzięki temu łatwo grać w piłkę nożną przede wszystkim, bo się gładko toczy. Jeśli ktoś z Państwa grał albo widział przynajmniej grę w rugby albo futbol amerykański, to widział, że upuszczona piłka no, tam się toczy i podskakuje dość bezładnie. Sfera ma stałą krzywiznę, to łatwo zrozumieć, że jest w każdym punkcie tak samo zakrzywiona. Z tego wynika i z tego, że ta krzywizna jest niezerowa, że nie można jej odwzorować na płaszczyźnie. Wiemy może z nauki geografii, że każda mapa musi coś zniekształcać. Albo długość, albo pola. No, wszyscy pamiętamy mapy, powiedzmy w skali Mercatora, to Grenlandia jest bardzo duża, rozciągnięta na całą niemalże tak samo szeroka jak równik. W innych rzutach inne lądy są zniekształcone. To jest konsekwencja tego, że sfera ma niezerową krzywiznę. Przeczytam teraz zdanie z książki słynnej bardzo, Kalidoskop matematyczny, Hugona Steinhausa. Kuli pokrytej włosami nie można gładko zaczesać. Zawsze jest to co najmniej jeden punkt, w którym włosy utworzą wir bez określonego kierunku. To jest takie popularne ujęcie bardzo ładnego, bardzo pięknego i ważnego twierdzenia Karola Borsuka o zaczesaniu, tak się mówi. Matematyczne sformułowanie nie istnieje, nieznikające pole wektorowe na sferze. Ciągłe pole wektorowe. Profesor Karol Borsuk był jednym z liderów polskiej szkoły matematycznej, twórcą wielu ważnych teorii topologicznych. Żył w latach 1905-1982. Dostał nagrodę państwową za osiągnięcia w dziedzinie topologii. Jeden z niewielu matematyków, który takie wyróżnienie dostał. Inne słynne twierdzenie, sfera nie jest retraktem kuli, nie da się zrzutować kuli na sferę w ten sposób, żeby niczego nie rozerwać.
Jeszcze jedno twierdzenie popularnie nazywane twierdzeniem o antypodach. W każdym momencie na Ziemi istnieją dwa antypodyczne punkty, w których jest ta sama temperatura i takie samo ciśnienie. Antypodyczne to znaczy, że leżą dokładnie po przeciwnej stronie sfery, którą jest powierzchnia naszej Ziemi. Przejdźmy do bardziej skomplikowanej geometrii sfery. Oto widzimy sferę wymiaru 3. Określona jest ona równaniem w przestrzeni. Równanie to jest w postaci pierwsza współrzędna do kwadratu, dodać druga współrzędna do kwadratu, dodać trzecia współrzędna do kwadratu równa się 1. Zauważmy, że równik sfery jest okręgiem. Jest opisane równaniem jedna współrzędna do kwadratu, dodać druga współrzędna do kwadratu, równa się 1. A więc takim samym równaniem, tylko nieco krótszym, zawierającym jedną zmienną mniej. Bo sfery różnych wymiarów to jak ruskie baby. Wszyscy znamy taką zabawkę, jedna baba w drugiej i dokładnie tak jest ze sferami. Mamy sferę wymiaru 7, ona jest określona równaniem x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu plus x3 do kwadratu i tak dalej, aż do x8 do kwadratu równa się 1. W przestrzeni 8-wymiarowej jedno równanie określa sferę 7-wymiarową. Na niej jest to równik, który jest sferą wymiaru 6. Sfera ta wymiaru 6 określona jest równaniem, które zawiera jedną zmienną mniej, bo jedną przyrównujemy do zera i tak dalej, i tak dalej. Sfera wymiaru 5 jest określona jeszcze krótszym równaniem, sfera wymiaru 4 jest określona jeszcze krótszym równaniem, sfera wymiaru 3 jeszcze krótszym i tak dalej. Na końcu dostajemy zwykły okrąg na zwykłej sferze. Sfera wymiaru większego zawiera jako równiki wszystkie sfery wymiaru mniejszego. To jest bardzo ciekawe, acz jak widać nadzwyczaj skomplikowane, są wzory na objętość kuli i pole powierzchni. Pamiętamy ze szkoły, że pole koła to jest pi r kwadrat, że objętość kuli to jest 4 trzecie pi r do trzeciej w przestrzeniach wielowymiarowych, dla wielowymiarowych sfer i kul. No, obowiązują takie wzory, w których występują całki wielokrotne i funkcja gamma, uogólnienie silni. Nie będę tego rozwijał, tylko zobaczymy, jak wzory te wyglądają dla wymiarów 3, 4, 5, 6 i tak dalej. W wymiarze 3 objętość kuli to jest 4 trzecie pi r do trzeciej. W wymiarze 4 objętość kuli jest pi kwadrat r do czwartej i tak dalej, i tak dalej. Przyjrzmy się tym wzorom i wynika z nich na przykład, że kula w przestrzeni pięciowymiarowej ma największą objętość. Dlaczego tak jest, to trudno powiedzieć. Matematyczny dowód jest taki, no jest tak, bo można wyliczyć. I można tutaj troszkę pofantazjować, co by było, gdybyśmy żyli w przestrzeniach więcej wymiarowych. Nie należy to do matematyki, ale warto pofantazjować, pobawić się nieco wzorami matematycznymi. Więc jakby się żyło w wysokich wymiarach, gdybyśmy żyli w przestrzeni pięciowymiarowej, no warto się przez chwilę pozastanawiać. Bardziej byśmy marzli, ale bylibyśmy zwinniejsi. Dlaczego byśmy bardziej marzli? Dlatego, że stosunek objętości do powierzchni jest gorszy w przestrzeniach więcej wymiarowych. Wynika to prosto ze wzoru. A marzniemy dlatego, że ciepło zostaje wypromieniowane przez powierzchnię. Im gorszy stosunek objętości do powierzchni, tym bardziej marzniemy. Dlatego dziecko marznie bardziej niż dorosły, ma ten gorszy stosunek. Dlaczego bylibyśmy zwinniejsi? No dlatego, że mięśnie są pod powierzchnią ciała. Im więcej ciała, tym bliżej powierzchni jest.
Im więcej ciała jest bliżej powierzchni, tym zwierzę jest zwinniejsze. Wyobraźmy sobie, że powiększyliśmy mysz do rozmiarów słonia, no to oczywiście proporcjonalnie mysz jest zwinniejsza niż słoń. To z tego wynika. Następną powierzchnią jest torus, który wygląda jak dętka i jest to najciekawsza powierzchnia matematyczna. No, wygłaszam tutaj może kontrowersyjny pogląd, ale dzięki badaniu geometrii takiego torusa odkryto na przykład dobre sposoby szyfrowania. Więc geometria torusa ma bezpośredni związek na przykład z podpisem elektronicznym. Dalej, w udowodnieniu twierdzenia Fermata, otwartego problemu przez 350 lat, może wszyscy pamiętają, zagadnienie Fermata było, czy równanie x do n plus y do n równa się z do n ma rozwiązania w liczbach naturalnych x, y, z, gdzie wykładnik n jest większy od 2. Zadanie to było nierozwiązane przez 300 kilkadziesiąt lat i dopiero w 1993 roku matematyk angielski Wiles podał dowód, który zresztą miał lukę i dopiero po roku ta luka została wypełniona. W dowodzie używał własności geometrycznych krzywych eliptycznych. Dla matematyka krzywa eliptyczna to jest to samo co torus. O tym też nie mogę mówić dokładniej, bo należy to do odrębnego wykładu. Przejdźmy do topologii. Otóż topologia zajmuje się dowolnymi powierzchniami, dowolnie powyginanymi, jak na przykład otaka, jest to tak zwany wielotorus, muszę spojrzeć ile ma uszek, 6 uszek, 6 takich dziurek, za które możemy taką powierzchnię uchwycić. W topologii rozważa się powierzchnie, które są lokalnie takie same jak przestrzeń euklidesowa, jak zwykła przestrzeń, którą, no, która nas otacza. To znaczy, że każdy punkt ma otoczenie, mały kawałek, w którym jest wygięciem małego koła z naszej przestrzeni. No i topologia zajmuje się własnościami geometrycznymi, własnościami takich figur, między innymi jak ta na rysunku, taki wielotorus. Dokładniej topologia zajmuje się takimi własnościami figur, które nie zmieniają się przy dowolnym rozciąganiu, ściskaniu, oczywiście przesuwaniu, obrotach też. Dopuszczalnymi transformacjami są rozciąganie, ściskanie, dowolne. Nie można tylko sklejać, nie można doklejać i nie można figur rozrywać. Więc topologia jest bardzo, bardzo ogólną geometrią. W 1875 roku Felix Klein z Erlangen, to jest miejscowość koło Norymbergi, ze słynnym uniwersytetem do dzisiaj, sformułował, podał definicję, wyjaśnił, co to właściwie jest geometria. Otóż geometria jest to badanie niezmienników grup przekształceń. O to tutaj chodzi. Jeżeli mamy pewną grupę przekształceń, nie będę wyjaśniał pojęcia grupy, niech to będzie pewien zbiór przekształceń o własnościach, które pominę, to własności, które są niezmienne przy przekształceniach tej grupy, nazywam własnościami geometrycznymi danej geometrii. Na przykład, jeżeli rozpatrzymy izometrię, wszystkie własności, które się zachowują przy izometriach, należą do geometrii, no izometrii, do geometrii metrycznej. Jeżeli weźmiemy podobieństwa, to wszystkie figury, które są podobne, będziemy uważać za takie same i geometria podobieństw bada te własności figur, które się nie zmieniają przy podobieństwach. Geometria przekształceń różniczkowalnych bada te własności, które się nie zmieniają przy przekształceniach różniczkowalnych. Geometria i właśnie topologia bada te własności figur, które się nie zmieniają przy homeomorfizmach, a słowo homeomorfizm znaczy przekształcenie ciągłe, wzajemnie jednoznaczne, czyli intuicyjnie przekształcenie, które niczego nie skleja,
niczego nie rozrywa, a tylko wygina przestrzenie, ściska, rozciąga, deformuje, ale jeszcze raz podkreślam, nic nie rozrywa, nie ściąga. Na przykład kula, jeżeli zostanie zdeformowana do elipsoidy, elipsoida to jest taka spłaszczona kula, to będzie to przekształcenie topologiczne, będzie to homeomorfizm. Niektóre własności kuli się zachowają, niektóre nie. Jeżeli płaszczyznę wygnę do takiego siodła, jak na rysunku, to będzie to też homeomorfizm. Płaszczyzna się wygnie, ale właśnie w sposób, który jest dopuszczalny dla topologii. Mam takie trzy figury. Po stronie prawej no widzimy kulę, zwykłą kulę. Chciałbym to traktować jako sferę, jako powierzchnię kuli. W środku mamy torus i po lewej stronie mamy wstęgę Möbiusa. Być może każdy się bawił wstęgą Möbiusa. Bierzemy długi pasek papieru, sklejamy go w taką wstążkę, ale przed sklejeniem obracamy koniec o 180 stopni. Powstaje powierzchnia zwana wstęgą Möbiusa. Dlaczego one są różne topologicznie? Dlaczego nie można przekształcić kuli w torus, niczego nie rozrywając? No to jest intuicyjnie zrozumiałe. Jeżeli mamy kulkę ciasta i chcemy zrobić obwarzanek, no to musimy skleić. Oczywiście nie jest to dowód matematyczny. W dowodzie matematycznym wykorzystujemy na przykład grupy homotopii. Grupy homotopii mówią nam, jak dziurawa jest taka przestrzeń. Wyobraźmy sobie, że na powierzchni kuli narysowana jest krzywa, zamknięta, nieprzecinająca się, taka pętla. Otóż widzimy, że przez ciągłą deformację można taką pętlę ściągnąć do punktu. Natomiast na torusie, jeżeli obmotamy torus dookoła, no tak pionowo na tym rysunku, to gumki tej się nie da ściągnąć do punktu, dlatego że, no jest, że torus ma tę dziurę, przez którą nie możemy gumki przeciągnąć. W matematyce takie gumki elastyczne nazywają się pętlami. Widzimy, że na sferze każdą pętlę można ściągnąć, na torusie nie. Wobec tego z punktu widzenia topologii, torus i sfera to są inne figury. Wstęga Möbiusa jest inną figurą topologicznie niż sfera, niż torus, między innymi dlatego, że jest nieorientowalna. Jeżeli będziemy wędrować po wstędze Möbiusa, zrobimy pełny obrót i wrócimy w to samo miejsce, ale z drugiej strony wstęgi. Łatwo zrobić model wstęgi Möbiusa, łatwo się o tym przekonać. Jest to nieorientowalność powierzchni. Sfera i torus są orientowalne, tam takiej sztuczki nie wykonamy. Ważnym pojęciem jest pojęcie przestrzeni spójnej i przestrzeni jednospójnej. Przestrzeń spójna to jest taka, która jest no, w jednym kawałku. Definicja matematyczna jest bardzo skomplikowana, ale intuicyjnie jest to przestrzeń, która się składa z jednego kawałka. Więc dwa koła rozłączne, nie mające ze sobą punktów wspólnych, będą tworzyły przestrzeń niespójną. Wszystkie figury typu torus, sfera, wstęga Möbiusa, są to przestrzenie spójne. Natomiast torus od kuli jest odróżniany przez pojęcie zwane jednospójnością. Właśnie jednospójna przestrzeń to jest taka, w której każdą pętlę można ściągnąć do punktu, no a niejednospójna, że nie można. Na torusie pętli, która obmotuje torus, to tak powiedziałbym, wzdłuż południków, nie da się ściągnąć do punktu. Zresztą tej drugiej, która obmotuje wzdłuż równoleżników, też. Tam są dwie pętle nierównoważne. Na sferze wszystkie pętle są równoważne, wszystkie pętle można do punktu ściągnąć. I oto dochodzimy do hipotezy Poincaré. Matematyk Henri Poincaré żył w latach 1854-1912. Może być uznany jako
no, ojciec topologii, która wtedy była nazywana nieco inaczej, analysis situs, czyli analiza położenia, no bo topologia to jest analizą położenia, greckie słowo topos znaczy miejsce. Współcześnie topologia jest nauką o bardzo, bardzo ogólnych własnościach geometrii. I oto ta słynna hipoteza Poincaré. Czy każda spójna, jednospójna powierzchnia jest sferą S3? Każda powierzchnia bez brzegu, sfera nie ma brzegu, nie ma takiej linii, za którą sferę już nie ma. Czy jest sferą S3, czyli sferą wymiaru 3? Otóż ta hipoteza jest otwarta, czy była otwarta od wielu, wielu lat. Dla sfer większego wymiaru została rozwiązana. Dla wymiaru 5, dla wymiaru n większego niż 5, większego równego niż 5 przez matematyka amerykańskiego Smale'a w latach 60. Dla wymiaru 4 przez Michaela Friedmana w latach 80. W połowie lat 80. Problem dla S3 jest otwarty. Mówiłem na początku, że jest to jeden z 7 problemów postawionych przez Instytut Kleja w Paryżu jako najważniejsze wyzwanie dla matematyki obecnych czasów. Za rozwiązanie tego zagadnienia czeka nagroda, no niewielka, tylko $1 000 000. Powiedziałem niewielka, ale porównajmy to z cenami, jakie się płaci za piłkarzy. Tym niemniej ktoś, kto rozwiąże ten problem, zyska nie tylko $1 000 000, ale i sławę. Gdyby ktoś chciał się zapoznać dokładniej z tymi zagadnieniami, to polecam strony internetowe widoczne tutaj. Polecam piękną książkę Krzysztofa Cieślskiego i Zdzisława Pogody Diamenty Matematyki, no i swoją książkę Matematyka dla humanistów. Na zakończenie parę słów na temat, o co w tym wszystkim chodzi. Może się każdemu wydawać, że jest to zupełnie niepotrzebna działalność. Co komu przyjdzie z tego, że każda rozmaitość, każda powierzchnia jednospójna i spójna bez brzegu, w której jest homeomorficzna ze sferą S3. No rzeczywiście, ten problem należał do tak zwanych poważnych problemów matematycznych, ale niekoniecznie ważnych. Jaka jest różnica między problemem ważnym a poważnym? Problem poważny to jest taki, który jest bardzo trudny. Jeżeli czegoś nie umiemy rozwiązać przez 100 lat, to jest na pewno poważna sprawa. Natomiast ważnym problemem skłonni jesteśmy nazywać taki problem, którego rozwiązanie przyniesie no, szybki postęp, w matematyce nawet. Twierdzenie Fermata nie było ważnym problemem. Natomiast hipoteza Riemanna o zerach zeta funkcji, nie będę tłumaczył, jest problemem ważnym, dlatego że rozwiązanie dałoby od razu nam wiele informacji o strukturze liczb pierwszych, o strukturze położenia liczb pierwszych na osi liczbowej, co ma zastosowania nawet w wojskowości, mówię o szyfrowaniu, no i przy podpisie elektronicznym.